Hajeczka. Jak wiecie albo nie, ostatnio na YouTubie dzieje się bardzo dużo złego. Kanał Kupsona został zhakowany. Na jego konto trafili hakerzy, którzy po pierwsze zepsuli jego kanał i doprowadzili do całkowitej blokady. Po drugie włamali się na kanał Horsemeni, zmienili nazwę na PayPal Live, zmienili awatar i właściwie to schowali wszystkie nasze filmy na prywatny i zrobili jeszcze live'a, w którym reklamowali jakieś różne skamy. Więc jest bardzo niedobrze, bo Kupson nie może nagrywać filmów, na Horsemenów też nic nie możemy wrzucić i dzieje się bardzo źle. Ale nie tylko Kupson padł ofiarą oszusta. Otóż ostatnio przeglądałem sobie YouTube i dostałem dziwne powiadomienie z bardzo dziwnie znajomą miniaturką. I od razu zaświeciła mi się lampka, bo ta miniaturka u mnie zrobiła bardzo dobre wyświetlenia. Więc postanowiłem zbadać temat i wszedłem na kanał Bladiego. Okazało się, że dwie jego miniaturki wyglądają bardzo znajomo. Pierwsza to udajemy jedną osobę, epicki prank, w sumie tytuł też bardzo znajomy. I druga, pokazałem Mandziowi, że jestem impostorem, czy mnie wyda? Skąd ja znam te miniatury? Skąd ja znam te miniatury? Więc byłem już pewien, że coś dzieje się nie tak, dlatego napisałem do Bladiego. Blady jeszcze nie wie, w co się wpakował. Opracowałem specjalny plan zemsty za jego złe zachowanie. Oczywiście, tak tylko for the record, z Bladim bardzo się przyjaźnimy i to właśnie dla zabawy, nie dla dramy jest ten film, także miejcie to na uwadze. Po pierwsze, dzisiaj ukradnę baner Bladiego, zmienię na swój baner i wstawię na swój kanał. To już widzieliście, bo zanim wrzuciłem ten film, to już to zrobiłem. Po drugie, ukradnę jego awatar, zmienię i wrzucę do siebie. Po trzecie, ukradnę jego miniaturkę dzisiaj i nagram pod nią jakiś film. Za to jutro ukradnę cały jeden odcinek z kanału Bladiego. Nie wiem, wezmę jakiś taki, co bardzo dobrze się sprzedał, co bardzo dobrze się oglądał. Ściągnę go, zmontuję go tak, że będzie tylko moja kamera i po prostu będę sobie tam występował u niego na odcinku. Później wrzucę ten odcinek do siebie na kanał i będzie wyglądało, że to mój odcinek, a tak naprawdę to jego odcinek, ale wiecie, o co chodzi. Zemsta jest zemsta. Po trzecie, w środę ukradnę kilka jego koszulek, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale mam dostęp do koszulek Bladiego, więc mogę mu zapierdzielić ze sklepu kilka koszulek, tak myślę, na oko. 15 koszulek, zabiorę 15 koszulek z jego sklepu, 5 rozdam wam za darmo na moim Discordzie, a 10 sprzedam po złotówce od sztuki z bagażnika mojego samochodu gdzieś na mieście. Po prostu w środę wezmę samochód, wpakuję 10 koszulek, pojadę na miasto, otworzę taki mały stragan i zacznę sprzedawać jego koszulki za złotówkę. Niech ma. No, a teraz będę czekał grzecznie na jego reakcję. Bardzo jestem ciekaw, co napisze Bladi. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby iść do niego i mu napisać, że Plaga go okradł, bo bardzo ważne, żeby ta wiadomość do niego dotarła. Choć czuję, że dotrze bardzo szybko. I także ten, ciumki Bladi, pozdrawiam, do zobaczyska, do usłyszenia, pa pa!